łapiesz po prostu wiatru w żagle, więc to jest bardzo rzeczywiście jaśniej. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku wideo podcastu Wybieram Audyt w PWC. Dziś o praktykach, ale i nie tylko. O czym więcej, już niedługo się dowiecie. Filip, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, bardzo miło. Żeby jednak nie okłamać na samym początku, porozmawiamy trochę o praktykach. Jesteś aktualnie praktykantem w naszym zespole audytu. Skąd pomysł na to, żeby dołączyć do PWC? Cóż, moja ścieżka już tak naprawdę na studiach była związana gdzieś tam z rachunkowością i na studiach magisterskich wyklarowałem sobie, że chciałbym spróbować swoich sił w audycie. No a już jak wiadomo, jak audyt, no to trzeba uderzać w samą górę, jak pokazuje ostatni ranking Rzeczpospolitej. Jesteśmy czwarty rok z rzędu na pierwszym miejscu w rankingu firm audytorskich, więc zdecydowałem się właśnie uderzyć w samą górę. Tak więc złożyłem CV tutaj do PWC i myślę, że nie popełniłem błędu jak na razie, więc tak, to był przede wszystkim główny argument, że do PWC. Po drugie, słyszałem dużo pozytywnych opinii od osób, które miały tutaj już pewne swoje doświadczenie zawodowe i myślę, że te dwa główne powody były, które spowodowały, że do PWC, chociaż jak wiadomo, wielka czwórka składa się z czterech firm, można było gdzieś wybrać indziej, ale wybrałem tą najważniejszą. No jednak ten top może być tylko jeden. Bardzo się cieszę, że wybrałeś nas. A powiedz mi, jak to się stało, bo ty studiowałeś w Krakowie, pracujesz w Warszawie. Tak. Jak się dokonał ten transfer? Cóż, to generalnie po pierwsze była chęć zmiany środowiska, to znaczy przez mieszkanie od dziecka tak naprawdę w Krakowie stwierdziłem, że przydałoby się zmienić środowisko, które mnie otacza. Tak. Powiedzmy dla trochę emocji, ale no tutaj też dosyć ważnym aspektem był właśnie też fakt tego, że no Warszawa jako stolica jest też centrum biznesowym, można powiedzieć. W związku z tym wiadomo, że tutaj te możliwości zdobywania wiedzy i zdobywania doświadczenia są specyficzne jak na polskie warunki. W związku z tym stwierdziłem, że to jest pewne wyzwanie, którego chciałbym się podjąć i myślę, że jak na razie to był dobry wybór. Mm-hmm. A jak wygląda Twój dzień? Taki typowy dzień na praktykach w PWC? I to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego? Ponieważ ciężko jest tak powiedzieć, że w audycie jest typowy dzień. Przynajmniej z perspektywy praktykanta po kilku miesiącach doświadczenia. No myślę, że nie możemy powiedzieć, że mam typowy dzień. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze są różne rodzaje aktywności w trakcie pracy audytora praktykanta, że tak to nazwę. Przede wszystkim takie charakterystyczne, które myślę, że odróżnia od innych praktyk w innych działach, powiedzmy, w rachunkowości, no to jest to, że mamy na przykład wyjazd na inwentaryzację, gdzie wyjeżdżamy do klienta i obserwujemy proces inwentaryzacji, co jest bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ jakby zderzamy się rzeczywiście z tym biznesem w praktyce. Drugą rzeczą jest to, że czekają nas także wyjazdy do klientów, które są pewnym etapem procesu badania. Ich przez chwilkę nie było, więc teraz chyba wracają tak. Po tych czasach związanych ja osobiście z się bardzo cieszę, ponieważ jestem osobą, która zdecydowanie bardziej woli kontakt interpersonalny bezpośredni niż ten zdalny, więc wyjazdy do klienta dla mnie zawsze są bardzo, bardzo dobrym i miłym doświadczeniem. Jeśli chodzi o ten trzeci rodzaj, że tak powiem, dnia, to jest praca u nas w biurze, co też ciężko powiedzieć, że każdy dzień jest taki sam. Jak wiadomo, praktykanci mają, może to można nazwać, ułatwienie lub też zmniejszenie urozmaicenia kalendarza przez to, że nie mamy aż tyle coli, co osoby na wyższych stanowiskach, ale zdarza się tak, że jest więcej tych coli, czyli to po polsku mówiąc, tych naszych zdzwonień się z zespołem czy z klientem, albo też spotkań normalnie person to person w biurze, więc no, nie ma tak naprawdę takiego jednego dnia, żeby jednego schematu dnia, który się powtarza. Ja uważam, że to jest wielki plus pracy w audycie, że tak naprawdę każdy dzień jest inny i czekają na nas codziennie inne wyzwania, ale to zależy, myślę, że tak naprawdę od kandydata, czy jest chętny na takie podejmowanie codziennych wyzwań. Czyli żeby to tak trochę osadzić w rzeczywistości, wstajesz, robisz sobie dobrą kawę, albo w domu, albo w biurze, zależy gdzie aktualnie pracujesz i patrzysz, co się dzieje w kalendarzu. Tak jest, patrzę, co się dzieje w kalendarzu,
czasami dzień przed muszę spojrzeć, co się dzieje w kalendarzu, żeby sobie zaplanować podróż na przykład w jakieś konkretne miejsce. No i następnie ruszam albo do biura, albo w to miejsce docelowe. No i później to już w ogóle nie mogę powiedzieć, że jest jakiś schemat, bo to jest zawsze zupełnie co innego. Jeśli chodzi oczywiście o pracę w biurze, no to tym schematem jest raczej to, że poranna rozmowa na rozruszanie z zespołem musi być, jakieś złapanie kawy w kuchni i takie miłe rozpoczęcie dnia, to zawsze od razu człowiekowi się lepiej wchodzi w ten tryb pracy, nie? Mhm. A wolisz pracować w domu czy z biura? Zdecydowanie bardziej tak myślałam. Z biura. No, ja tak jak mówię, jednak jestem dużo większym fanem tego pracowania z osobą drugą w realnym trybie, a nie tym zdalnym, więc jak najbardziej bardziej preferuję. Uważam, że jest to dla mnie po prostu dużo bardziej skuteczne i efektywne pracowanie z biura. Ale to nie jest tak, że w biurze są pustki, czyli jeszcze kilku fanów takiej pracy i fanek możesz znaleźć. Tak, znajduję i jestem mega z tego szczęśliwy, że znalazłem taką grupę osób, które także uczęszczają do biura stacjonarnie i możemy razem spędzać te dni. Przez to na pewno, naprawdę mówię, praca jest dużo przyjemniejsza i wydaje mi się, że też dużo efektywniejsza. No właśnie, odnośnie tej efektywności i też przyjemności z pracy, czy są jakieś takie elementy, które ty możesz wskazać, tak tego się nauczyłem, tak to rozwinąłem przez ostatnie miesiące pracy w PWC? Będąc całkowicie szczery, bardzo dużym przeskokiem dla mnie było wejście w zrozumienie tych takich pewnych procedur i też takich, powiedzmy, czynności związanych z działaniem w takiej większej firmie, to znaczy te takie administracyjne działania. To było taki przeskok, który trzeba było gdzieś tam się z nim przetrzeć na początku, ale z dobrymi ludźmi wokoło, kiedy miałem jakieś pytania, bez problemu mi odpowiadali, w związku z tym dosyć można powiedzieć, że szybko się wdrożyłem w te procedury i nie miałem jakiegoś większego problemu z tym, żeby one później odbijały się na kolejnych dniach. To, co się na pewno też nauczyłem, no to jest zderzenie tej wiedzy teoretycznej, którą zdobyłem w poprzednich latach, czy to na studiach, czy też w innych aktywnościach. Zderzenie jej z takim realnym światem audytu, czyli jak to badanie wygląda, jak wyglądają poszczególne etapy tego badania, w którym miejscu robimy co. Plus myślę, że trzecią rzeczą, która też jest dosyć dla mnie taka widoczna z perspektywy tych kilku miesięcy, to jest to, że to doświadczenie, które zdobyłem przez ten okres ostatnich kilku lat przed pracą w audycie, skutkuje teraz dużo łatwiejszym odnalezieniem się w tym środowisku, choćby nawet taka dosyć podstawowa czynność, która wydaje mi się, że jest prosta, ale z drugiej strony nie każdemu przychodzi tak łatwo. To jest pisanie maili, takich dobrych maili, które wydaje mi się, że gdybym nie robił tego w poprzednich latach, nie miał tego kontaktu z tym umiejętnością pisania dobrych maili, to na pewno byłby problem ze składnią i efektywnością tych maili. I pewnie z dodaniem załącznika. Ale teraz mamy akurat fajnie w Google tą taką funkcję, gdzie jak nie dodamy załącznika, ale piszemy w mailu, że jest załącznik, to się pojawia: ej, słuchaj, bo chyba załącznika nie dałeś. Więc to jest akurat mega cenne i ja to doceniam, bo już dwa razy mi się przyczał. Prawda? To jest, już tyle razy czyta się tego maila, żeby docenić to, jak fajnie on brzmi, że można o tym zapomnieć. No dokładnie. Czasami w tym tempie pracy człowiek nawet naprawdę tak umknie mu, a czasami no, mail z informacją, że jest coś w załączniku, a nie ma załącznika, to taki trochę pusty ten mail. Tak, ale to już chyba przeszło do takiego standardu też mailowania, że to się akurat wybacza. Tak. Ale powiedz mi, Filip, czy to jest tak, że będąc w biurze, rozmawiając z osobami, które też mają więcej doświadczenia, są na wyższych stanowiskach, ty od tych osób też się uczysz w tych takich zwykłych rozmowach, czy bardziej to jest jednak nauka przez pracę na projekcie? Oj, zdecydowanie nie. Czy przy jakimś, powiedzmy, lunchu, czy przy kawie, człowiek czasami musi po prostu wyczyścić głowę, żeby później wrócić do pracy bardziej efektywnie. Więc tutaj na pewno zmieniamy tematy, czy to kwestie sportowe, czy ekonomiczne, czy jakieś geopolityczne. To są takie tematy, które lubimy sobie podyskutować w środowisku. Tak jak mówię, troszkę tak nam oczyszczają tą głowę, pozwalają troszkę tak
uspokoić myśli. I poznać później... się też w innej Dokładnie. Rali niż tylko ta Dokładnie. Profesjonalna, audytowa. Trzeba zauważyć fakt, że osoby, które pracują w audycie, są z różnych środowisk, z różnych miast, czasami też z różnych państw. I tutaj naprawdę można wymienić bardzo fajne, cenne doświadczenia, których w teorii, mówiąc szczerze, pracując zdalnie, można nie złapać. Mhm. Rzeczywiście, jesteś naprawdę fanem biura. Jestem wielkim fanem pracy z biura. To jest definitywnie coś, co naprawdę dużo ciężej by mi było pracować, gdybym musiał gdzieś tam z drugiego końca świata tak tylko cały czas się dzwonić z ludźmi. Ale może przez to, że jestem dosyć ekstrawertyczny, co chyba zresztą po mnie widać. Troszeczkę. A powiedz mi, Filip, czy są już plany na to, co będzie dalej, bo tak jak zapowiedzieliśmy, rozmowa będzie nie tylko o praktykach, ale też o czymś więcej. Więc co się dla Ciebie szykuje dalej w PWC? No cóż, bardzo miła mnie wiadomość ostatnio do mnie dotarła. Otóż dostałem propozycję kontynuacji swojej kariery w PWC na stanowisku Developing Senior Associate, potocznie zwanym DSA. I z wielką przyjemnością przyjąłem tą ofertę i w związku z tym od lipca rozpocznę ponad 2-miesięczny okres szkoleń, gdzie będę mocno poszerzał tak naprawdę tą swoją wiedzę, którą udało mi się przez te kilka miesięcy tutaj na praktykach zdobyć. I wierzę, że to mi pozwoli być dobrym Developing Senior Associate'em. A ile czasu byłeś na praktykach? Ja dołączyłem do PWC w listopadzie, w związku z tym no to 6, 5. To będzie coś takiego. To będzie naprawdę szybki transfer z praktyk na pozycję takiego wdrażającego się seniora, którego zadaniem jest też zarządzanie projektem i też kontakt z praktykantami. Tutaj muszę przyznać, że to mi umknęło przy pierwszym pytaniu, jak rozmawialiśmy o powodzie, dla którego akurat wybrałem PWC. To był też element jeden, który spowodował, że wyszedłem na praktyki do PWC. Ponieważ miałem gdzieś z tyłu głowy też tą wiadomość, że jest ten tryb Developing Senior Associate, ta forma, kariery. Tak, która jest właśnie przyspieszeniem kariery, ale jest też, wydaje mi się, z perspektywy obserwowania tego, jak pracują obecni Developing Senior Associate, że jest to takie dosyć komfortowe przyspieszenie tej kariery, przez to, że mamy tych... ja jeszcze nie mam, ale obecni DSA mają shadowów, czyli tak zwanych shadowów, czyli tych starszych pracowników, doświadczeniem starszych, którzy ich wspomagają w realizowaniu tych procedur, są gotowi do pomocy, do odpowiedzenia na jakieś pytania, które nam się pojawiają. Wydaje mi się, że to naprawdę jest komfortowe przejście i takie zderzenie się z tą rzeczywistością już poważnego wzięcia projektu i koordynowania go z perspektywy starszego asystenta, ale gdzieś tam jeszcze z tą taką, powiedzmy, mini taryfą ulgową wsparcia osób dookoła. Myślę, że nawet to jest taki bardziej backup niż taryfa ulgowa, tak. Żebyś ty czuł się komfortowo, nasi klienci również, bo ten developing senior associate może korzystać z wiedzy shadow seniora, bardzo dużo angielskich zwrotów sobie wymyśliliśmy w tym programie, przez cały czas trwania tego programu, nie przez chwilę, nie przez okres tych 2 miesięcy, gdzie wy się uczycie, tylko cały czas jest to wsparcie tej bardziej doświadczonej osoby. Tak, zdecydowanie tak. Ale tu też myślę, że oczywiście nie wolno też tutaj zapomnieć o menadżerach, którzy także stanowią bardzo ważny, powiedzmy, rdzeń koordynacji projektu i tutaj zawsze ze strony menadżerów, nawet ja z perspektywy praktykanta mogę powiedzieć, że też mogłem liczyć na wsparcie i pomoc, nawet jeżeli gdzieś tam potrzebowałem jakiejś dodatkowej informacji, która mi brakowała. Mhm. Super. To jest bardzo fajne, jak wiele osób siadających sobie w tym studio, co prawda nie tym, bo to jest drugi odcinek nagrywany w nowej przestrzeni, jak wiele osób siada tutaj na tej kanapie, na tym krześle i opowiada o tym teamworku, który jest u was. I to jest dla mnie trochę znak równania między zespołem audytu a teamworkiem, bo wy naprawdę ze sobą pracujecie, często pytacie menadżerów o to, jak można coś zrobić lepiej, sprawdzacie też pracę po sobie, więc to chyba nie jest praca dla człowieka, który lubi usiąść sobie sam i po prostu posiedzieć nad zadaniami. Czy myślę, że to też jest taka osoba... Znajdzie się? Okay. Myślę, że dla takiej osoby też się znajdzie miejsce w środowisku audytowym.
bo są też takie procedury, gdzie czasami trzeba samemu przesiedzieć i wdrożyć się, przeczytać, zrozumieć, bo bez tego zrozumienia czasami to nie jest efektywna praca. W momencie, kiedy nie zrozumiemy pewnych procedur, to moim osobistym zdaniem ta praca nie jest na tyle skuteczna, jak rzeczywiście na przykład przeanalizowanie tego. Czyli niektórym... można znaleźć balans między pracą zespołową i taką pracą własną nad projektem. Tak, i myślę, że tutaj też warto zaznaczyć, że nie trzeba być ekstrawertykiem, żeby pracować w audycie, bo no, tak jak widać, już wspomnieliśmy, widać po mnie, że jestem ekstrawertykiem, tak spotykam także introwertyków albo osoby dużo mniej ekstrawertyczne niż ja, w ten sposób bym powiedział, które też się odnajdują dobrze w środowisku naszej pracy. I myślę, że możemy znaleźć całe spektrum osobowości. Dokładnie. Tak naprawdę i doświadczeń. Dokładnie. A odnośnie też twoich doświadczeń, ja wiem, Filip, że ty byłeś bardzo zaangażowaną osobą w środowisko akademickie. Opinie, które masz tutaj na klapie swojej marynarki, też jeszcze trochę porozmawiamy. Ale chciałam się zapytać, czy z twojego doświadczenia ty możesz polecić coś osobom, które chcą zaaplikować na praktyki do tej topowej firmy audytowej, czyli do nas, do PwC, co powinno się tam zawrzeć, co niekoniecznie, co ty zawarłeś w swoim CV, jak podszedłeś w ogóle do procesu rekrutacyjnego, że zakończył się on sukcesem? Przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj na to pytanie odpowiedział tak naprawdę tak dwupłaszczyznowo. Przede wszystkim ja byłem mega pod wrażeniem tego, jak szybko mój proces od złożenia CV do dostania decyzji o przyjęciu do PwC był bardzo krótki w ten sposób. I tutaj naprawdę byłem pod wrażeniem tego, jak to wygląda z perspektywy tego, jakie opinie się słyszy. A ile trwał? Mniej więcej 3 tygodnie. Mhm. Tak. A spodziewałeś się? Czy spodziewałem się, że się dostanę, czy spodziewałem się, że na przykład będzie trwał 3 miesiące? Tak. Okay. Biorąc pod uwagę opinie i głosy z tego, co się dzieje ogólnie na rynku pracy, to spodziewałem się, że biorąc pod uwagę jeszcze fakt tego przełomu okresu wakacyjno-jesiennego, spodziewałem się, że przez wolne i tak dalej, może mogę sobie poczekać troszkę, ale byłem bardzo miło zaskoczony. A odpowiadając na drugą część tego pytania, z perspektywy tego, co powinno się ująć i co ja ująłem, i to odpowiem w taki sposób, że analizowałem z kilkoma osobami u nas w dziale audytu, które biorą udział też w rozmowach rekrutacyjnych, na co oni zwracają uwagę. No więc tak dosyć często pojawia się ten element tego wykształcenia, prawda? Ale poza wykształceniem też dosyć często bierze się pod uwagę właśnie zaangażowanie w różnych organizacjach studenckich, różnego rodzaju wolontariatach. Więc bazując na tym, ja dodałem w CV swoje doświadczenie właśnie w tych organizacjach studenckich i powiedzmy, że tych... No z wieloma sukcesami chyba to było doświadczenie. To się zaczerwienie, ale tak, w sensie miałem przyjemność współpracować ze świetnymi ludźmi, dlatego naprawdę to moje doświadczenie z organizacjami studenckimi było bardzo miłe i bardzo skuteczne. Tak więc nawiązując do tego, myślę, że warto tutaj w CV naprawdę, szczególnie jako praktykant, dodać, nie bać się dodawać tego doświadczenia swojego, które nie było takie stricte pracą w finansach, ponieważ są takie elementy, choćby właśnie z pracy w wolontariacie, czy właśnie z jakiegoś działania w jakichś organizacjach, gdzie zdobywamy doświadczenie na przykład zarządzania zespołem, albo takiego działania w środowisku projektowym, które wbrew pozorom w pracy takiej projektowej, jak właśnie jest praca audytowa, jest bardzo cenne. I to naprawdę, chociaż nie jest to taka stricte praca, że musi być umowa i tak dalej, nabywamy naprawdę fajne doświadczenie, które skutkuje później tym, że jesteśmy naprawdę lepszym kandydatem do pracy. Więc wiem, że bardzo ci przerywam w tym pytaniu, ale praca na projektach też wiąże się z budżetem na stronie przychodowej i kosztowej, tym, czy projekt jest rentowny, czy niekoniecznie. To jest dużo fajnych umiejętności, które można z organizacji studenckiej czy z koła naukowego przenieść już na rynek pracy. Tak, bez to jest tej też taka umiejętność samoorganizacji, bym powiedział. No, oczywiście z perspektywy stażysty nie muszę planować na szczęście żadnych budżetów w PwC, ale... No, ale patrząc, jak szybko rozwija się ta kariera, to... Kto wie, kto wie. W każdym razie tak, naprawdę te elementy takie, te mniejsze zadania, które się gdzieś tam na drodze tej studenckiej wykonuje,
naprawdę są cennym doświadczeniem, które warto zawrzeć w tym CV. Naprawdę to nie jest tak, że powinniśmy się tego bać, tylko naprawdę uważam, że powinniśmy się tym chlubić, że ten czas nie był zmarnowany, był cennie wykorzystany i mamy ze sobą jakiś tam bagaż doświadczeń, który potem możemy rzeczywiście dobrze wykorzystać, dobrze się pokazać z tej profesjonalnej już strony. Czyli to jest jedna rzecz, na pewno opis tego, co się robiło na studiach. Mhm. Czy coś jeszcze, na przykład kwestia tego, co się wpisuje w zainteresowaniach, to powinno być twoim zdaniem jakoś połączone z obszarem pracy, czy ty dałeś się poznać z tej bardziej prywatnej strony? To znaczy, ja generalnie w CV ująłem swoje hobby, ale czy uważam, że to jest najbardziej istotnym elementem? Myślę, że to jest ciekawym elementem, żeby też łatwiej było rekruterowi później nawiązać jakiś kontakt przy rozmowie. Więc trochę trzeba uważać, co tam się wpisze. I tak, i nie. Czasami można spróbować napisać te swoje najdziwniejsze, powiedzmy, hobby, które są może dosyć nietuzinkowe, bo może akurat zainteresują rekrutera i będziemy ciekawi. Ale się na nim znać. Tak, nie, no, zdecydowanie nie piszmy o hobby albo nie piszmy o informacjach na temat siebie, które nie miały nigdy miejsca, bo to nigdy dobrze nie wychodzi. Ale no, to jak najbardziej. Tutaj trzeba zawsze ujmować te prawdziwe fakty, ale właśnie nie omijać, bo naprawdę tak z perspektywy własnego doświadczenia, jak ja się dałem do pisania CV, to na początku miałem takie, matko, co ja mam tu napisać? Jakby, okej, praca, języki i co dalej? Mhm. A potem takie, kurczę, przecież byłem tu, robiłem to, w sumie to doświadczenie też może być cenne w pracy takiej zespołowej, czemu tego nie ująć? Wiadomo, CV nie może mieć też 10 stron, nie oszukujmy się, ale warto wypełnić te jedną, dwie strony takimi informacjami, które pokażą nas z lepszej strony i będą dobrym takim, powiedzmy, znakiem rozpoznawczym dla rekrutera podczas rozmowy rekrutacyjnej. Super, ja myślę, że te twoje podpowiedzi, co zrobić, czego nie robić, naprawdę przydadzą się wielu osobom, które są w tym momencie, że tworzą albo za chwilkę będą tworzyć CV, więc dzięki wielkie. Po więcej zawsze możecie zapytać Filipa, na przykład na LinkedInie. Myślę, że to jest zawsze wartościowy kontakt. A powiedz, Filip, mam dla ciebie jeszcze takie pytanie trochę związane z tym procesem. Czy ty dalej przygotowywałeś się, czy to do rozmowy rekrutacyjnej, czy do spotkania ze swoim menadżerem w jakiś konkretny sposób, czy może do tych naszych testów językowych, czy gier logicznych, które są tym pierwszym etapem rekrutacji do PWC? Czy ty miałeś jakiś czas na to, żeby się przygotować, czy stwierdziłeś, że jolo, dam radę? Ciężko powiedzieć tak jednoznacznie, ponieważ na pewno nie jestem osobą, która do takich elementów jak właśnie rozmowa i nie podchodzę ze stresem. W związku z tym z perspektywy jakiegoś przygotowania się, mówienia do siebie przed lustrem i tak dalej, tego nie było, ale z perspektywy takiej technicznej to pozwoliłem sobie zrobić research, przykładowo na czym polegają nasze zadania logiczne w procesie rekrutacyjnym, o co tak naprawdę chodzi, to co mogę się tam spodziewać. Pozwoliłem sobie też mniej więcej zrobić research wśród znajomych, jak wyglądają właśnie rozmowy rekrutacyjne do właśnie, niekoniecznie w audycie, ale w ogóle po prostu w takim w świecie większych firm związanych z sektorem finansów. Gdzieś tam się tak przygotować, żeby mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać. Faktem jest to, że byłem gotowy na to, że dostanę jakieś ultra ciężkie pytania z HR typu jakim rodzajem, nie wiem, bombki jesteś. Na szczęście tego nie było. Były naprawdę bardzo takie merytoryczne pytania, gdzie porozmawialiśmy i o doświadczeniu, i też o wiedzy, którą nabywałem na studiach. Więc nie było tutaj żadnych podchwytliwych pytań, które myślę, że stały się już tak dosyć memicznym elementem rozmów rekrutacyjnych na rynku pracy. Więc ja akurat wspominam tą moją rozmowę rekrutacyjną bardzo merytorycznie i tak doświadczeniowo, że mogłem się podzielić tym swoim doświadczeniem, które miałem. Mm-hmm. A skąd je czerpać, to doświadczenie, tę wiedzę, jak jesteś na studiach? Doświadczenie, wiedzę. To tutaj przede wszystkim wiedzę można oczywiście czerpać z samych studiów, no ale są też osoby, które niekoniecznie na te studia od razu idą i się zastanawiają, jak można gdzieś tam zdobywać tą wiedzę z zakresu audytu i rachunkowości. No to niektórzy przede wszystkim zawód audytora poznają w trakcie studiów. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
tak naprawdę szeroki wachlarz tak naprawdę rzeczy, które możemy się dowiedzieć w obrębie działania na studiach. I tutaj warto zaznaczyć, moim zdaniem, że czasami po prostu trzeba tak trochę, nie jakoś bardzo, ale tak trochę pogrzebać właśnie w takich informacjach na temat tego, co się dzieje na uczelni. Bo z perspektywy mojej, gdzie ja dołączyłem do właśnie jednego z szkół na uczelni mojej, do koła naukowego rachunkowości, którego Pina już tutaj wskazałaś, to był taki research. Co można zrobić dodatkowo, jak można się lepiej odnaleźć na uczelni, jak można zdobyć jakieś doświadczenie, nie z perspektywy takiej czysto pracowej, tylko z takiej perspektywy miłego spędzenia czasu, ale zarazem zdobycia jakiegoś bagażu doświadczenia, który można później wykorzystać. No ale dodatkowo też warto obserwować, myślę, takie właśnie profile takich organizacji typu koła naukowe, organizacje studenckie, gdzie na przykład my, jako PWC, bierzemy udział w otwartych prelekcjach, gdzie pojawiamy się, można nam zadać pytania, odpowiadamy tak naprawdę na takie nawet czasami dosyć trywialne dla nas z perspektywy profesjonalistów. O Jezus, profesjonalistów. To już strasznie górnolotnie zabrzmiało, ale osób będących w tym audycie, dla nas to może być trywialne, ale z perspektywy takiej osoby, która się zastanawia, czy jest właściwym kandydatem na to stanowisko, to pytanie może być naprawdę uciążliwe, więc... Chyba na takich też otwartych prelekcjach jest zasada, że nie ma głupich pytań. Oj, nie. Nie ma głupich pytań i u nas w pracy też uważam, że jest taka filozofia, nie ma głupich pytań. Dosyć często mi się to pojawia w środowiskach, w których pracuję na projektach, że lepiej zadać pytanie i potem stwierdzić, że w sumie to było głupie pytanie, niż nie zadać tego pytania i potem się głowić, że w sumie mogłem zadać to pytanie. Więc tak, z perspektywy takiego doświadczenia też prelekcyjnego, naprawdę można też, jak samemu się nawet nie ma pytań, to czasami ktoś zada takie pytanie, gdzie pomyśli się, kurczę, no, to było dobre pytanie, chcę teraz odpowiedzieć, chcę posłuchać odpowiedzi na to pytanie. No i można naprawdę z takich prelekcji, które po pierwsze są za darmo, po drugie są dostępne tak naprawdę bardzo często też nie tylko stacjonarnie, ale też online, w związku z tym nawet nie musimy się ruszać z domu. Możemy wziąć udział naprawdę w fantastycznych prelekcjach, gdzie możemy zgarnąć super wiedzę i później mieć lepszy pogląd na to, co tak naprawdę, jak wygląda taka praca w praktyce. Mhm. Ty rozumiem, nie tylko brałeś w nich udział, ale też je organizowałeś. Tak, miałem przyjemność organizować dwie edycje takiego dużego wydarzenia, którym jest Forum Rachunkowości, jedno z największych wydarzeń, które właśnie Koło Naukowe Rachunkowości organizuje. My jako PWC bierzemy w tym roku udział w tym wydarzeniu, w związku z tym bardzo się cieszę, że możemy to wydarzenie rozwijać dalej i z perspektywy mnie jako byłego członka i obserwującego to, co tam się dzieje, ale także z perspektywy bycia częścią PWC. Pewnie, myślę, że to jest bardzo dobra rekomendacja, żebyście po prostu dawali znać, jak dzieje się fajny, okołofinansowy, ekonomiczny projekt w waszej organizacji, w waszym mieście. To można się z nami skontaktować. Można nas też lepiej poznać na takich warsztatach, no i potem skończyć w podcaście, opowiadając o tym, co się robi w zespole audytu. Tak, no muszę tutaj przyznać, że nie spodziewałem się idąc do PWC, szukałem jakichś takich źródeł informacji też, jak wygląda ta praca w samym PWC. I tak sobie myślę, kurczę, jest teraz ta moda na te podcasty i tak dalej, a w sumie wezmę, sprawdzę, co się dzieje na PWC YouTube. No i wszedłem na tego YouTube'a, znalazłem ten podcast PWC. Przyznaję, przesłuchałem i przeoglądałem wszystkie wideo podcasty PWC przed rekrutacją, te skoncentrowane na audycie. I sobie tak pomyślałem, że kurczę, jakbym się dostał do tego PWC, to fajnie by było tak wziąć udział w tym podcaście. Cholera, nie spodziewałem się, że po kilku miesiącach pracy już dostanę taką możliwość, także bardzo się cieszę, że mogę brać udział w takim przedsięwzięciu. A myślę, że musimy tutaj zrobić ten twist i powiedzieć, że my poznaliśmy się mailowo przy okazji korespondencji, jak jeszcze byłeś prezesem twojego koła naukowego. Następnie twoje koło naukowe podczas rozmów powiedziało, że jesteś już na pokładzie PWC, więc że tak, możemy było się skontaktować, porozmawiać o twoim doświadczeniu. Tak, to było dosyć niecodzienne gdzieś tam złączenie kontaktów, ale tak, tak właśnie było i jestem bardzo z tego szczęśliwy, że gdzieś to koło, no myślę, że to jest akurat idealny dowód na to, że warto w takich organizacjach działać i później takim doświadczeniem z takich organizacji studenckich się chwalić, ponieważ mówię tutaj chwalić w trakcie rekrutacji,
reputacji oczywiście, czy na LinkedInie, ponieważ no, jest to cenne doświadczenie, które wyróżnia, wydaje mi się, teraz obecnych kandydatów na różne stanowiska. Więc... Tak, tych kół jest bardzo dużo organizacji studenckich, więc naprawdę korzystajcie z tego, co one wam dają, no i z tego, co partnerzy tych organizacji też przygotowują dla członków, członkiń tych kół naukowych. Filip, ostatnie pytanie. Co ci się najbardziej podoba w byciu praktykantem i na co z największą ekscytacją czekasz na twoją nową rolę Developing Senior Associate? To na pewno takim bardzo dużym plusem bycia praktykantem jest to, że można zadawać dużo większą ilość pytań i tu muszę zaznaczyć, że jestem pod ogromnym wrażeniem cierpliwości starszych asystentów czy DSA, czy też menadżerów do ilości pytań, które moim zdaniem zadaję masowo. I to jest taka taryfa ulgowa wobec, myślę, stażystów, że tutaj możemy naprawdę nieograniczoną liczbę pytań zadawać. To, co mi się też podoba, to na pewno to, że rzeczywiście nasza praca jest nieskondensowana aż tak bardzo wokół na przykład jednego projektu. W związku z tym jesteśmy gdzieś tam w stanie też jako praktykanci zrozumieć, jak działają różne firmy z różnych branż, co według mnie jest bardzo cennym też doświadczeniem z perspektywy takiego własnego zrozumienia, jak działa ta cała sieć powiązań, jakim są poszczególne jednostki gospodarcze. Ale myślę, że też bardzo dużym takim plusem jest to, że no na pewno nie ma na nas, na praktykantach, takiej ilości zadań, które później w ramach kolejnych etapów rozwijania kariery, one przychodzą z czasem. I też także, odpowiedzialność się zmienia, prawda? Tak. I ta odpowiedzialność to jest właśnie coś, na co czekam w programie DSA, ponieważ no, jako osoba z doświadczeniem organizacji różnego rodzaju wydarzeń, jak mówiliśmy właśnie, będąc w kole, troszkę mi tego, tak powiedzmy szczerze, brakuje, żeby wziąć na barki odpowiedzialność za dany projekt i go tak prowadzić tą profesjonalną ścieżką. Więc na to szczerze już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że będzie to doświadczenie, szczególnie ten pierwszy projekt, że będzie takim doświadczeniem, którego się nie zapomina. I mam nadzieję, że już to będzie w niedalekiej przyszłości. Ja, Filip, życzę ci tego, żeby twój entuzjazm nie zgasł i żebyś naprawdę zadawał miliony pytań podczas tych kilku miesięcy szkoleń, które są przed tobą. A dla was nie zostawimy niestety linka do otwartych rekrutacji na Developing Senior Associate, bo ta rekrutacja w marcu kolejnego roku będzie otwarta na kolejną edycję, ale zostawiamy wam link do naszych praktyk, byście mogli zacząć swoją ścieżkę kariery tak, jak zaczynał ją Filip. Dziękuję ci bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję.